Laboratorium Mediów Tauron Lab to miejsce, które łączy sztuka i nauka. Miejsce wyróżnia się zastosowaniem najnowszych i najbardziej zaawansowanych technologii, które dają niespotykane dotychczas możliwości twórcze artystom oraz naukowcom. Podczas uroczystego otwarcia w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach pomysłodawcy z fundacji Soundscape zaprezentowali sprzęt i pierwsze projekty. Karolina Komada. Połączenie technologii i sztuki w jednym miejscu przenosi słuchacza w inny świat. Nowo powstałe Laboratorium Nowych Mediów Tauron Lab zapisze się w historii polskiej muzyki i nauki. Tak mocno wyposażone i Laboratorium Nowych Mediów z takim zapleczem i z taką kadrą, która wie, jak tego używać, bo to jest bardzo ważne. To, że się ma sprzęt i pieniądz, że tak powiem, nie znaczy o tym i nie świadczy o tym, że potrafimy go używać. A tutaj jest ta wyspecjalizowana kadra, tutaj są profesjonaliści, którzy będą wprowadzali w ten świat ludzi, którzy będą chcieli z tego korzystać. Podczas konferencji zaprezentowano również jedyny w Polsce instrument, jakim jest tonarium. Różne jego elementy były tworzone w kilku krajach, a dodatkowo zaplecze audio w połączeniu ze studiem filmowo-eksperymentalnym dają artystom wiele możliwości. Pierwsi muzycy i naukowcy spędzą miesiąc w laboratorium, tworząc dźwięki. Na pewno tak nowe rozwiązania technologiczne stawiają kompletnie nowe wyzwania i artyści mogą w inny sposób podejść do tworzenia muzyki, czy nawet nie muzyki, a zdarzeń dźwiękowych, czy nawet instalacji sztuki, gdzie mogą rozmieszczać obiekty dźwiękowe w przestrzeni, no i zapraszać do wejścia w jakiś inny świat, czasem surrealistyczny. Stworzenie laboratorium w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach daje szerokie pole do eksperymentów, zwłaszcza, że działania w obszarze audiosfery są w szkole obecne od dłuższego czasu. Zastanawialiśmy się nad tym, w jaki sposób tutaj nasza infrastruktura mogła się przydać pod taki projekt i okazało się, że idealnie jakby zespoliły się te oczekiwania z naszymi możliwościami. Także my robimy krok cywilizacyjny, mówiąc wprost, w Akademii. To otwiera na pewno taki wyobraźnię też na to, co można zrobić wśród studentów, wśród pedagogów. Dla mnie to jest najbardziej cenne. Projekt został sfinansowany ze środków unijnych, ministerialnych, a także dzięki wsparciu partnerów. Jestem bardzo miło zaskoczony, że można takie fajne eksperymenty wykonywać z dźwiękiem, jak nie tylko z dźwiękiem, ale również z obrazem. Bardzo się cieszę, że całe to laboratorium, to co Tauron robi dzisiaj dla społeczności lokalnej, będzie miało w przyszłości efekty dodatnie, korzystne w ogóle dla ludzi, dla mieszkańców tutaj, jak i dla artystów. W laboratorium planowane są liczne rezydencje artystyczne, warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży oraz eksperymentalne projekty z zakresu nowych mediów i dźwięku.